W sali widowiskowej Lidzbarskiego Ośrodka Kultury odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie całorocznego konkursu fotografii krajobrazowej Tu Mieszkam. Przez 12 miesięcy na specjalną skrzynkę mailową trafiały dziesiątki pięknych kadrów z Lidzbarka i okolic, spośród których profesjonalne jury wybrało 3 nagrodzone zdjęcia. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lidzbarku został rozstrzygnięty konkurs fotograficzny Tu Mieszkam. Był to konkurs całoroczny. W konkursie zostały wręczone symboliczne statuetki za pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz vouchery na warsztaty fotograficzne, które odbędą się w czerwcu tego roku. Dodatkową atrakcją dla zwycięzców była możliwość odebrania nagród z rąk osoby na co dzień zajmujących się fotografią i filmowaniem profesjonalnie. Józefa Szymury, operatora filmowego znanego z cyklu Boso przez świat Wojciecha Cejrowskiego. Najpiękniejsze zdaniem jury zdjęcie wykonała Agnieszka Hinz. Miejsce drugie powędrowało do Magdaleny Burzyńskiej, a trzecie do Justyny Lewandowskiej. Organizatorzy gratulują zwycięzcom, dziękują wszystkim uczestnikom oraz zachęcają do wzięcia udziału w kolejnych konkursach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku.